Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch. Wjechała nam druga drużyna Future Stars. I tu naprawdę jest grubo. Tu naprawdę jest grubo. No Pedri na pierwszym planie. No te statystyki ma naprawdę... naprawdę kolosalne. La Croix ma statystyki... jeszcze Francuz. Idealnie bym go mógł wkomponować. Z ciekawszych, Daka. W ogóle strasznie szybcy są ci piłkarze. Kabore 85, 96 tempa, 80 obrony, 87 fizyczności. Salizu też całkiem fajnie, ciekawe jak tam będzie z tą zwinnością. Co tam jeszcze ciekawego? Bardzo ciekawy jest ten z Olimpiku Lyon, nie chcę źle wypowiedzieć. Kabueret, jak tak zwał, przepraszam, bo nie umiem, ale bardzo ma fajne statystyki. Naprawdę ma bardzo fajne statystyki. Dopiero później będę się zagłębiał bardziej dogłębnie, jak to wygląda, ale ten La Croix nie chciało nam troszeczkę wrócić, ale już jest. Pierwszą drużynę Future Stars skończyliśmy z 5 trafami. Ja byłem mega zadowolony, w dalszym ciągu sobie pogrywam tymi zawodnikami, ale oczywiście przed zamknięciem pików zrobiłem sobie jeszcze jedną listę 12. Jakby tutaj wpadł ktoś z nowej drużyny, byłbym mega zadowolony. Próbujemy pobić 5 Future Starsów. No co? Bawimy się. Zaczynamy od Zapaty. 83. Lecimy sobie standardowo. Co drugi? Aleksandro. Bardzo ładny. Włoski klimatyn mi się tu na razie mobilizują. I mamy Informa. I mamy Marquinhosa. No niestety Inform musi poczekać. Marquinhos to jednak pierwszy wybór. Branta weźmiemy sobie. Te 80 plus piki, jedne z najlepszych. Van den Beek uśmiechnięty. Rzadki widok. Ale weźmiemy sobie Tono Lemara. Jedziemy sobie dalej. Dziękuję. Mamy trafioną 6 kartę Future Stars i pierwszą z drugiej drużyny. Może to nie jest jakiś wybitny zawodnik, ale Future Stars to Future Stars. Równowaga, zwinność jest spoko, tempo jest spoko, obrona jest spoko. Spoko. Pięknie. Future Stars trafiony z nowej drużyny. I jeszcze do tego Marquinhos, i jeszcze do tego parę pików. Ty się przydasz. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Trzeciego sobie... nie, tu trzeciego otworzyłem. Myślałem, że trzeciego sobie zostawię. Imbembe. Szkoda, że już nie jest tyle warty, co na początku. Weźmy sobie Bale'a. Pięknie. Może koło Adamsa jeszcze jeden będzie? Już tych hydrusie nie ma. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Jo, nie mogę narzekać. Walkout. Weźmy sobie Hodbierga. Dwa piki do końca. Mamy Informa. Mamy Walkout. I mamy kartę Future Stars. Ile ty jesteś teraz warty? No wiadomo, że teraz będzie chodził dużo. Albo już nie. A nie, to jest licytacja. Na początku będzie chodził dużo, ale to... mniejsza z tym. I jeszcze Trippier. Bardzo dobrze. I ostatni pik. Zobaczmy, czy jeszcze coś na koniec. Fabinho. Bardzo ładnie. Zaczynamy kapitalnie. Teraz sobie dogramy Food Champions i będą kolejne nagrody. Ohoho. To spróbujmy kontynuować naszą pasę. Zrobiliśmy 12 pików, to teraz zgłaszamy skład i otwieramy paczkę. 10 piłkarzy 85 plus. Czy tutaj można trafić Future Star? Zaraz się przekonamy. O, Gallagher był. A, to do wymiany. Parę fajnych tych z ligi angielskiej jest. Paru fajnych mógłbym wytestować, takiego La Croix trafić. Oj. Dobrze, najpierw sobie zróbmy złota paczka rzadkich kart. To jest za to wyzwanie za dzisiejszego tego piczka. Mamy ekrany z Anglii. Prawa obrona, Trippier. Oby ta paczka była wymienna, bo mamy spika Trippiera i jest niewymienna. No nic. Nie będziemy płakać. To się wyrzuca. No i zobaczmy. Zaczęliśmy dobrze. Walkoutem, Informem i oczywiście kartą Future Stars. Więc zobaczmy.
Czy uda nam się trafić kolejną kartę Future Stars? Niech to będzie ładny kolorowy. Tak jest! Mamy kolejne Pedri. Pedri, kurde! Jak zobaczyłem tą Hiszpanię, mówię, ale jest kolejny. To już który? Siódmy. Chyba, że jeszcze w środku jeden będzie. Brze. Ładnie, ładnie to wygląda. Nie, no ta paczka jest mega. Ta paczka jest mega. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem walkoutów. Nie mam pytań, nie mam pytań. Szukamy kolejnych, szukamy. Czekamy na kolejne paczki i jedziemy z koksem. Ale to wygląda pięknie. A, jeszcze sprawdź Mirandę. No teraz to wiadomo, nie no, 40 tysięcy już chodzi. Ale jest naprawdę... No, troszkę równowaga siedzi. Ale tutaj reszta statystyk całkiem fajnych, ale jest. Aguero, Pogba, Sanchez, Sancho. Wszystko wysoko ocenione i cross w duplikatach. I niestety nie będziemy mogli go zamienić. Ajajajajaj, ale paczka jest mega. No i zobaczymy, czy uda nam się pójść za ciosem. Trafiliśmy już dwie karty Future Stars z drugiej drużyny. No i teraz kończymy ligę weekendową, odbierzemy sobie kolejne paczki. No i dwa słowa o lidze weekendowej. Zacząłem w piątek, zwykle, od stanu 0-2. Od bilansu 0-2. Mówię, no to się zaczyna nieźle. Od bilansu 0-2 zrobiłem 11-2. Miałem serię 11 meczy wygranych. Później przegrałem dwa mecze, gdzie przegrywałem po 5-4 albo 3-2. Finalnie mówię, będzie wreszcie rekord. Będzie ten rekord. No, skończyłem na 13-7. No i talii brakło jednego punkta. Nie jest mi dane wbić tej wyższej rangi, ale mamy kolejne dwie paczki. Zobaczymy, a tu jeszcze crossa mamy. Zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego trafić. Drużyna tygodnia jest słaba, więc... Ale Jordi Alba przyjmiemy. Jakiś taki spuchnięty na twarzy. Drugi player pick Zakaria. Ładnie. I trzeci player pick. Ua. Tu to już posypało grubo. Weźmy sobie... A ciebie? A co? Piki spoko. Jordi Alba. Zakaria. Ciebie będę musiał squixelować. Później sobie ciebie odzyskam. Teraz idziemy, proszę pana, do sklepu. I sobie otworzymy. A, tam jeszcze... Aha, dobra, wiem. Otworzymy sobie najpierw mała złota paczka piłkarzy Prime. To będzie grubo. To będzie grubo. Tadam! No prawie. Ogólnie ligę weekendową grało mi się bardzo fajnie. Tylko potem brakło mi czegoś. No mówię, muszę teraz poświęcić coś, żeby poprawić obronę. Naprawdę ta moja obrona teraz wygląda w sumie najsłabiej z tego całego mojego zgrupowania. Kurde, nic. No nie można przez cały czas trafić. O, ale jest lewy pomocnik Manchester United. Marcus Rashford. Bardzo ładnie. To wszystko do klubu. No i co? No i zobaczmy. Paczka Ultimate. Zobaczmy, czy coś się uda nam trafić. Jakaś karta specjalna? Nie ma nawet walkoutu. Zlatko. Zlatko 84. No nie możemy tak trafić przez cały czas walkoutów, no bo by było... Byłoby to... zbyt dziwne. Ale naprawdę dobrze rozpoczynamy. Dobrze rozpoczynamy ten drugą turę. Drugą drużynę Future Stars. Jestem naprawdę mega zadowolony. Tą paczkę zostawiamy sobie do następnego, bo ta drużyna tygodnia jest taka, nie inna. I tak jak wam mówię, dobrze zaczynamy. Mamy dwa nowe Future Starsy. O, jaka koszulka. A, jeszcze był Kalidou Koulibaly i Neumayer. Milik był, ale Milik ma tempa 68. No i tak w sumie ten Pereira może? Nie.
No nie, no nie ma nic tu ciekawego. Mówię, jeszcze jest. No, Kalidu ma 82 tempa, ale 35 równowagi. Ła. Neuer? Fajny. Neuer bardzo fajny, ale to mówię. No. Jordi Alba. Nieźle. Co jeszcze miałem wam powiedzieć? Dajcie znać, co ciekawego wam wypadło, oczywiście. No bo ja jestem w sumie zadowolony. Zaraz na start trafiliśmy dwa nowe Future Starsy, które oczywiście będziemy się tam bawić. Zobaczymy, popróbujemy sobie ich teraz troszkę więcej. No i zobaczymy, czym EA nas jeszcze zaskoczy, jaki nowy event będzie. I oczywiście się będę z wami widział, także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!